Reprezentacja Polski do lat 21 w czwartek o godzinie 10.15 wyruszyła ze stołecznego lotniska Okęcie na podbój Szwecji. Podopieczni Marcina Dorny około południa wylądowali w Kopenhadze, gdzie czekał już na nich autokar, a także Radosław Michalski, był reprezentant Polski, a obecnie prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, który jest szefem polskiej wyprawy do Skandynawii. No, akurat zostałem wyznaczony przez prezesa Zbigniewa Bońka do takiej funkcji, więc z przyjemnością się jej podjąłem. Tu nie ma wielkich rzeczy do robienia. No, chodzi o to, żeby przedstawiać Polski Związek Piłki Nożnej na spotkaniach ze Związkiem Szwedzkim. No i troszkę tutaj pomagać w miarę możliwości całej grupie. Biało-czerwoni w Malmö zameldowali się w hotelu Scandic. Po obiedzie udali się na drzemkę, a później krótką, ale bardzo treściwą odprawę. O 18.00 pojawili się z kolei na stadionie Malmö, by odbyć oficjalny trening. Energia aż rozpierała zawodników. Zresztą nie tylko ich. Sam Radosław Michalski przyznał, że chętnie by pograł. No przyznaję się, że jak widzę tą zieloną murawę, to się chce, bo teraz staram się ruszać raz, dwa razy w tygodniu, ale już niestety tylko na sztucznych płytach, a mimo wszystko gra na tej zielonej murawie to jest zupełnie co innego, o wiele bardziej przyjemne. Michalski jest pod wrażeniem zespołu Marcina Dorny. Optymizmu nie ostudziło nawet to, że kilku zawodników przeszło do pierwszej reprezentacji, a Arkadiusz Milik jest kontuzjowany, z kolei Dominik Furman będzie pauzował za kartki. Skład jest szeroki, także no jest to pewne zmartwienie, bo kilku podstawowych zawodników, którzy zagrali świetny mecz z Turcją, nie mogą grać. No ale nie ma ludzi niezastąpionych, trzeba grać i ma co płakać. Wiadomo też, pierwsza reprezentacja jest cały czas najważniejsza, ma szansę na eliminację, więc trzeba oddawać tych zawodników, których trener Fornalik potrzebuje. No ale myślę, że trener Dorna jest w dobrej myśli, chłopacy widzę, że dobrze wyglądają, także po dobrym wyniku mam nadzieję, że pójdą za ciosem. Że ta drużyna naprawdę, tak jak patrzę, jest chyba jedną z lepszych w ostatnich czasach. Jeżeli patrzy się na nazwiska, oczywiście są trochę problemy, bo nie wszyscy grają w swoich klubach, ale na pewno jest to drużyna z przyszłością. Szef polskiej wyprawy do Skandynawii wierzy również w pierwszą reprezentację. Sam zresztą przyznaje, że nie pozostało im nic innego, niż tylko udowodnić, że stać ich naprawdę na wiele. No ja jestem zazwyczaj optymistą, nie? Ja myślę, że jeżeli ta kadra, ten trener chce jeszcze coś osiągnąć, no to tylko zwycięstwo może nas ratować i to jeszcze jest to uzależnione od dalszych meczów, no ale ja myślę, że postaramy się po tych wielu ostatnich takich niepowodzeniach pokazać, że mimo wszystko mamy dobrych piłkarzy, że ta reprezentacja nie zasługuje na te 75. miejsce w rankingu FIFA i pokaże w tym meczu, że i wygra. No, po prostu no, czekamy i wszyscy liczymy na zwycięstwo.